Dobry wieczór, z nami ekipy Espekto i Lorenz. No Lorenz, na pożegnanie z Ekstraklasą niestety porażka. Tak, no niestety porażka. Przeważnie wszystkie te mecze w tym sezonie przegrywaliśmy, ale to było spowodowane tym, że nie mieliśmy stałego składu. Co chwilę rotacja. Niestety musimy się pożegnać z Ekstraklasą, ale mamy nadzieję, że zbudujemy mocną drużynę przez okres zimowy i na wiosnę wrócimy tu z powrotem. Espekto, wy z kolei wygraliście dzisiaj mecz, ale nie pozwolimy wam to na poprawę miejsca w tabeli. No niestety, Pudło jest już teraz dla nas poza zasięgiem, no nie poszło. No parę meczy trochę głupio, punkty pogubiliśmy, no i co poradzić, no teraz to już nic nie zdążysz. Dzisiaj no taki mecz, troszeczkę festyn, no zabawa, tak żeby tak już rozluźnienie i tyle, no co. No. Wygrane trochę to cieszy, ale jednak szału nie robi, no. Punktu nie ma, więc zabawy nie będzie jakiejś zbyt przedniej, no ale damy radę. Może w przyszłym roku coś się wydarzy. Jakieś tam pudełko znowu, nie? A panowie, jeszcze chciałem prosić w obu stronach o krótkie podsumowanie całego sezonu. Jak to wyglądało z waszej perspektywy? No jeśli chodzi o mnie, no to na pewno o nas, o naszą drużynę, jak rozmawialiśmy. Pierwszy raz awansowaliśmy do Ekstraklasy i faktycznie widać tą różnicę. Ten poziom jest dużo, dużo większy niż tej pierwszej lidze już, nie mówiąc o drugiej. No generalnie dobra przygoda. No co ja mogę powiedzieć? Nasze cele przedsezonowe jednak nie wyszły. Chcieliśmy po raz kolejny zdobyć chociaż tam ten brąz. Zawsze to przynajmniej na tym pudle byliśmy. W tym roku się nie udało. No co, zobaczymy co będzie w przyszłym roku. Czy będziemy dalej występować całym tym naszym składem, bo ekipkę mamy naprawdę bardzo fajną. No, zgrywamy się, no ale co z tego? No i tak brakuje. Są drużyny, które tam pociągają zawodników, no i dają radę. No. Night News teraz był ewidentnie poza zasięgiem. No co? Zobaczymy w przyszłym roku, wrócimy do tego wywiadu. Myślę, że już będziemy mieć majstra, nie? Dziękuję bardzo. Dzięki.